Jaką pizzę żyje? Hawajska, powiedz, moi drodzy. Hawajska, ale na równi bym powiedziała z capricciosą jednak. Tylko hawajska. Tylko hawajska. I finderki. Hawajska. Czasem czosnkowym. Hawajska? Hawajska. Kurwa, kocham was. Ja to jestem tylko od prowadzenia i trzymania mikrofonu. Ja to jak zwykle, co, czekam na swoich, wszyscy wygrają. Czekasz na wypłatę. A po walce trzeba robić głupią minę, że nie wygrali wszyscy. Bądźcie otyli, nieatrakcyjni, chorzy, opryszczeni. Żyjcie wolno, umierajcie młodo. Aha. I gulcie brody. Jak chcecie wyglądać jak niemowlaki albo dziewczyny. Jak golicie brody, to nie zapomnijcie ogolić też waginy. Jak ci się podoba zorganizowanie twojego wyjazdu na KSW-42? Poproszę o poważne pytanie. No dobra, co tu robisz? Karolina, opowiedz co, jak było na walce. Karolina, jak ci poszło? Karolina, jak było na walce? A ciekawa jestem, jak to jest, że moja rywalka mi ciągle zarzucała, ciągle prosiła o limit 55 kg, mówiąc, że ona na co dzień waży 55 kg, a 3 tygodnie temu ważyła 61. Ładne plecy, Paulina. Irokez, wiesz, dlaczego Zybi jest łysy? Kto? Zybi. Tak. Dlaczego? Jest strażakiem. A, ale to coś, pijesz do mojej brody, czy jak? Nie, no. Ale a wiesz, że na 10 rudych przypada 11 fałszywych? Wiem. Bardzo szanuję tego człowieka i nie chciałbym, żeby kiedykolwiek dotknął moją kostkę w jakimś uchwycie, bo byłoby to niedobre dla mojej kostki i kolana. Mam jedno pytanie do pana trenera. Zybi, dlaczego jesteś łysy? Bo naprawdę jestem rudy. Chciałbym powiedzieć tak, że frajerom wiadomo co i do czego. Bardzo dobrze wiadomo. Bardzo wiadomo co i do czego, mimo że oświadczenie zniknęło z netu, to my wszyscy wiemy co i do czego wszystkim hejterom.